Witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych, jak statystyka, matematyka, ekonometria, mikro, makro, ekonomia matematyczno-menedżerska, wiele innych przedmiotów. Całość mojej oferty możecie znaleźć na stronie internetowej, która tu akurat nie jest widoczna, www.zadania-projekty.pl. Możecie też od razu pisać na zadania-projekty@wp.pl, żeby się ze mną skontaktować. A dzisiaj Wam chciałam pokazać tutaj, jak korzystać z tablic statystycznych przeznaczonych dla testu serii. O co chodzi? Generalnie musimy na początek wiedzieć, jaki poziom istotności my przyjęliśmy w badaniu. Jeśli w badaniu przyjęliśmy poziom istotności alfa równy standardowy 0,05, jeżeli to inaczej nie jest określone, to w tym momencie szukamy z tych tablic tutaj i z tych tablic. Tutaj, powiedzmy, tutaj mi chodzi ta prawa górna tablica i lewa dolna. Dlaczego? Bo w teście liczby serii potrzebujemy dolną krytyczną i górną krytyczną. Dolna krytyczna jest w tym momencie poszukiwana przy połowie poziomu istotności. Tu jest akurat zapisane V przez 2, ale to nie ma znaczenia. Przy połowie istotności, poziomu istotności, czyli przy 0,025 i przy 1 minus ta połówka alfa, czyli 0,975. Żeby wyciągnąć dolną krytyczną, jak i górną krytyczną, my potrzebujemy wiedzieć, ile było elementów wyróżnionych. To znaczy, jeżeli na przykład mieliśmy wziętych łącznie 14 obserwacji, czy to reszty, czy dowolne wartości, zależy, co my konkretnie badamy tym testem serii, i na przykład wyszło, że mamy 9 elementów jednego typu, czyli na przykład 9 wyników dodatnich, i pozostałych wyników jest i drugiego typu 5, czyli tutaj mamy wyniki dla 9, w kolumnie ma wyniki dla 5, to na przecięciu 9 wyników jednego typu i 5 wyników pozostałego typu mamy dolną krytyczną równą 3. Czyli na przecięciu wiersza i kolumny mamy naszą wartość krytyczną, tu akurat dolną. Jeżeli szukałam przy poziomie istotności 5%, czyli najpierw dolną przy połowie poziomu istotności i wyszła mi to krytyczna 3 i w elementów wyróżnionych było 9 i 5, to czy ja poszukam 5 i 9, to nie ma znaczenia, gdzie będą 9, a gdzie 5, czy w wierszu, czy w kolumnie, tylko no po prostu dla 5 nie mam wyników na przecięciu z 9, więc szukam dla 9 i dla wartości w kolumnie 5. Jeżeli teraz dolną znam, a krytyczną górnej jeszcze nie mam, to tak samo szukam dla 9 elementów jednego typu i dla 5 elementów drugiego typu. Czyli tutaj na przecięciu wiersza i kolumny z zaznaczoną liczbą, jaką ja potrzebuję, tutaj 9 i 5, mam 11 i mam dwie wartości krytyczne, dolną równą 3 i górną równą w tym momencie 11. Pamiętajmy o tym, że jeżeli nasza statystyka tego testu serii znajduje się między tymi krytycznymi, między tu akurat w tym zadaniu między 3 a 11 i nie dotyka ani dolnej, ani górnej, czyli jest od 4 włącznie do 10 włącznie, to wszystko jest ok. Nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Jednak gdyby nasza statystyka testu wynosiła już przynajmniej 11, czyli 11, 12 i tak dalej, czyli dotykała górną, lub też była niższa od krytycznej dolnej, która wynosiła w naszym przypadku 3, czyli by wynosiła 1, 2 lub nawet 3 i dotykała krytycznej dolnej, lub też, tak jak mówiłam, dotykała krytycznej górnej lub ją przekraczała, na pewno istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej na rzecz hipotezy alternatywnej, która brzmi jak? No zależy to od jakiego testu, w jakim teście my wykonujemy ten test serii, czy inaczej.
Jakie hipotezy weryfikujemy z wykorzystaniem testu serii? Czy to jest test, który ma badać, czy regresja jest liniowa, czy jest to test na badanie losowości składnika resztowego? Wszystko zależy. Ale generalnie tak się szuka wartości krytycznych i najlepiej, jeżeli nasza liczba serii zawiera się między krytycznymi, wtedy nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Pozdrawiam. Jeżeli oczywiście naturalnie potrzebujecie, udostępniajcie te filmy znajomym, zapoznawajcie się z pozostałymi oczywiście moimi filmami w ramach playlist. Korzystajcie z całej tej wiedzy, subskrybujcie kanał, udostępniajcie filmy znajomym. Ja Was serdecznie pozdrawiam, życzę cierpliwości, ćwiczenia wielokrotnie, bo tylko wtedy macie szansę na zaliczenie przedmiotu. Pozdrawiam.